8. edycja biegu Tropem Wilczym w Polsce, 5. edycja tutaj u nas w Bogatyni. Także staramy się, aby kultowanie pamięci żołnierzy niezłomnych, szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców, było na takim jak najwyższym poziomie. Mamy dzisiaj przygotowane 3 dystanse. Najkrótszy dla najmłodszych biegaczy około 500 metrów. Później 20 minut po tym wydarzeniu wystartuje bieg pamięci na odcinku 1963 metrów. I później o godzinie 13 bieg główny 4 km. W tym roku po raz pierwszy biegniemy w teren tutaj nasz leśny, bogatyński. Powrócimy tutaj na metę. I właśnie na tym najdłuższym dystansie wyłonimy zwycięzców, 3 najlepszych panów, 3 najlepsze panie. A do tego jeszcze kilka takich atrakcji dla najmłodszych. Gorący poczęstunek, słodycze, gorąca kawa, herbata. Pogoda jest, jak widzimy, fajna, nie ma deszczu. Impreza musi się udać. Bieg pamięci, 1963 metry. Ten bieg, ten dystans musi być rozegrany we wszystkich miejscowościach, które w Polsce, na świecie organizują właśnie dzisiaj bieg Tropem Wilczym. Fundacja Wolność i Demokracja przekazała nam 100 pakietów startowych. Wszystkie pakiety się rozeszły. Dodatkowo jeszcze kilkadziesiąt osób się zapisało, że tak myślę, że około 130 osób dzisiaj wystartuje w tych 2 głównych biegach. W biegu pamięci nie będziemy prowadzić żadnej klasyfikacji. Jest to symboliczny dystans i taki bieg, który ma po prostu coś sobą reprezentować. W tym najdłuższym biegu będzie można się ścigać, dlatego 3 najlepsze panie i 3 panów otrzymają pamiątkowe puchary. Dodatkowo jeszcze osoby, które się zapisały bądź będą chciały otrzymać, mamy przygotowane takie certyfikaty udziału w tym biegu, bardzo pięknie wypisane przez pana Adama Kusiaka. No po prostu dla tradycji, dla żołnierzy wyklętych, no i dla zdrowia. Po co siedzieć w domu, lepiej pobiegać. Większa grupa tak też biegnie i tak się zdecydowaliśmy, no po prostu dla uczczenia. To jest już mój chyba drugi lub trzeci start w tym biegu. Także tradycyjnie praktycznie co roku staram się startować, upamiętnić tą rocznicę żołnierzy wyklętych. Fajna sprawa, integruje to ludzi, rodziny, są dzieci, jest niedziela przed południem, właściwie południe i no myślę, że potrzebne oczywiście. No, każdy ma potrzebę spotkania się, integracji, także ma jak najbardziej potrzebne imprezy. Pani Edyta Cikosz. Zapraszamy. Miejsce drugie pani Ewa Kamińska. Witolszczynią biegu została pani Ewelina Krawiec. Miejsce drugie Tomasz Olejny. Zwycięzcą biegu głównego Tropem Wilczym został Daniel Firlec. Dobre.